Jak widzicie, dzisiaj mamy gości. Mamy tutaj Karo z kanału Kombuk. Znacie już tę twarz, tą mordkę, Karusia i w ogóle wszystko. A tutaj mamy Łukasza. Łukasza, przystojnego Łukasza, zobaczcie. Z kanału Unidia oraz z Instagrama, powiedz, bo tak pięknie mówisz tą nazwę. Talking Cloud. Tak, jeszcze raz powiedz. Talking Cloud. Tak. Już Rafał, to chyba nie mówił. Talking Cloud. Tak, i dzisiaj mamy dla was Unpopular Opinion BookTok. Yeah! Ja to nagrywałam chyba 3 lata temu, Karo to nagrywała też dawno, a Łukasz tego nigdy nie nagrywał. I dzisiaj będziemy mówić im już o książkach, ale to jest nasza własna opinia i my rozumiemy, że wam może ta książka się podobać. Tak. I to jest nasza opinia i to nie znaczy, że to musi być prawda. To tylko nasze zdanie. Tak. I oczywiście zapraszam na kanał Łukasza i na Instagrama Łukasza, zapraszamy na kanał Karo i na Instagram Karo, który pewnie już znacie. I tylko u mnie będzie ten film, bo oni nie chcą ze mną nagrywać. A ja z nimi chcę nagrywać, więc... Tutaj no tak, ale na swoje kanały nie chcecie. Dobra, chcecie coś powiedzieć miłego? Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak. A ja bardzo lubię Ulę. Ja też bardzo lubię Łukasza. Uwielbiam dziewczyny, są super. Tak, ja też uwielbiam. Musimy wybić kiedyś do Poznania. Koniecznie. No. Zapraszam. Party. Zrobimy imprezę. Book party, tak. Dobrze. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. To jest w ogóle film nakręcony na YOLO, więc tak. My nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Popularna książka lub seria, której nie lubisz? Proszę, Karol, piesza się. Nie, to Łukasz, widzę, że się zgłasza. Tak. Ja. Do ty, Julii. Mogę się zgodzić. Wiem. Mogę się zgodzić. Ja bardzo, bardzo nie lubię tej serii. Z jednego prostego względu, jest tam bohater, którego ja nie znoszę i nienawidzę. Który ten, Adam. Co? Ten na Awa. Adam, to jest największe zło. Po prostu nie mogłem go znieść i seria jest lekko przewidywalna. Ładnie jest napisana, język jest spoko. Tak, mi się podobały te przekreślenia bardzo. Tak, forma, język super, ale nie mogłem znieść bohaterów niestety. No to ja, jakby ja przeczytałam dotyku Julii, nie wiem, 70 stron, ale ja nie mogłam tego czytać. Ja też sam to lubię. Ja wiem, że jakbym to czytała, jakbym może miała to 12 lat, to spoko. Ale naczytałam się tyle innych młodzieżówek, że no nie. A oprócz tego, coś jeszcze? Coś jeszcze, bądź oryginalna, nie ściągaj kolegi. Chcesz wyłudzić ode mnie? Tak. Nie jestem wielką fanką Harry'ego Pottera, jeśli chodzi o książki i teraz już najprawdopodobniej nigdy ich nie przeczytam. Tak nigdy. A ma na swojej półce. No i je sprzedam, bo nie chcę mieć... transfoba na swojej półce, ale tak, ale to nie jest jakaś taka nienawiść, że nie lubię, tylko no po prostu przegapiłam chyba swój moment na Harry'ego Pottera. No i jeszcze Królestwo Kanciarzy. Ja też mogę powiedzieć jeszcze jednej. No to powiedzcie, bo ja też mam dużo. Trylogia Grisha. Ja nie czytałam. Tej serii, niestety. Ja nie czytałam. No to dawaj, teraz ty. A ja nie lubię. Oho. Najgorsza książka świata, znaczy dużo jest tego ogólnie i tak, bardzo nie lubię Sennego Łabędzia od Amo Jones, ale to jest erotyk i o tym jest cały film na moim kanale, więc gdzieś wam tutaj może dam, jak nie zapomnę. Kolejna rzecz to jest, są normalni ludzie, chociaż zmieniam trochę o tym zdanie po naszej czytaniu, ale ogólnie nie lubię tej książki. Aha. Znaczy, ja jak ktoś tak mówi, to czuję się głupio. Ja też nie jestem fanem tej książki, ale ona... Wprowadzamy taką konsternację. Znaczy tak, ale z drugiej strony mi się nie podoba, coś z tą książką mi nie iskrzy. Nie lubię bardzo. Nie lubię Dzieci Krwi i Kości, o czym rozmawialiśmy. Bardzo, bo jest bardzo schematyczna. No i w sumie tak, żebym nie lubiała, no to nie lubię jeszcze, to jest stara książka, jakaś PC, Kasat, to jest Naznaczona czy coś takiego i jeszcze oczywiście Z Niewolny Książę. To jest taka hate love relationship, ponieważ ja bardzo nie lubię tej książki, ale tak ją czytam, bo mi się śmieszy. Ja mam czasami tak, że coś takiego mi śmieszy. I to dlatego. Zgadzamy się na to. Ja czekam, żebyś ty przeczytał Z Niewolnego Księcia. Czytałeś i jak? Średniak. No. Ani mnie to ziemi, ani parzy. Dobra. Pytanie numer 2. Popularna książka lub seria, której wszyscy nienawidzą, a ty, ale ty kochasz. Ja mam. Znaczy, to jest książka z mojego dzieciństwa i to jest Eragon. I bardzo dużo osób mówi, że no bo to jest bardzo duże nawiązanie do Władcy Pierścieni, do Tolkiena, ale dla mnie to jest taka wersja easy tego wszystkiego i fajne wprowadzenie do tej trochę cięższej fantastyki. I ja bardzo lubiłam tą książkę, nawet teraz czasami lubię ją, nie spoileruj sobie pytań! Jezus.
Love you. Dobra. No, ja czasami nawet jak mam taki gorszy dzień, to lubiłam sobie przeczytać, ale właśnie Eragorna zawsze lubiłam. I teraz właśnie Christopher... To nie jest Eragon? Eragon. A jak ja mówię? Eragorn. Wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. I teraz ten autor wydaje kolejną książkę. Wydaje. Słyszałem. I sci-fi jakoś. Tak. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, bo on miał 16 lat jak tam to napisał. Ja byłam w ogóle młodsza od niego. Jak to przeczytałam? Pierwszy raz byłaś od kogoś młodsza. A teraz, teraz właśnie on po wielu, wielu latach wydał jakieś opowiadania, które mi się podobały. Też niedawno znowu wydaje jakąś książkę. I to nowa w ogóle jest... Nowa seria, nowa, wiecie, wszystko. Nowy rok, nowe ja. To teraz proszę się podzielić. Czyli popularna książka, której wszyscy nie lubią, a ja lubię. Tak. To ja nie mam, no oprócz lektur... Maresi? Przepraszam, Maresi wszyscy lubią. No to ja mam głównie lektury. Naprawdę ja bardzo lubię Proces. Lubię też Dżumę. Proces nie był lekturą! Nie był. No właśnie, o tym mówiłam. Lubię też Przedwiośnie, ale z takich książek, które mają na przykład... Przedwiośnie. Uwielbiam. Naprawdę. Ja wiem. Nieważne. Wiem na przykład, że są takie książki, które gdzieś są moimi ulubieńcami, że tak dobrze się czułam, jak je czytałam, a ludzie nie są przekonani tak w 100%. No to jest na przykład książka The Paper and Heart Society, która powinna być czytana w kontekście jestem miłą młodzieżówką, która jakby... ma fajną reprezentację, ale dużo nie wniesie do naszego życia i jest super. Ale też z taką książką, którą ja bardzo lubię, a są opinie niektóre mieszane i niektóre bardzo negatywne, w ogóle nie wiem czemu. No te Wiedźmy nie płoną. Ma parę takich opinii bardzo, skrajnie. Mam wrażenie... Dzieli czytelników. Tak, tak. Ale to jest też ciekawa kwestia, bo nigdy nie wiesz, na jaką opinię trafisz tak, tak. naprawdę. To jest jakiś tam... Książka zagadka. Prawie kryminał. Bardzo, mi się bardzo podobało te Wiedźmy nie płoną. Mi wiadomo, też. To moje dziecko. I bardzo się cieszę. Uważaj, bo alimentów to się jedynie płacisz później. I bardzo się cieszę, że ta książka jest na polskim rynku z wielu względów, ale nie będę się rozwodził nad tym. Myślę sobie o książkach, które nie są zbyt popularne i nielubiane, które ja czytałam i uwielbiam. I przychodzi mi na myśl Zła krew. Sally Green, chyba to było jej nazwisko. Wiem, o czym ty mówisz. Mam tę książkę. Na Birek? Nie, to nie jest. Ja zawsze myślałam, że to jest krew zła, a nie zła krew. Dopiero ktoś mi powiedział. Zła krew, dzika krew i prawdziwa krew chyba? Tak. Tej trylogii już chyba nie ma na rynku, ona nie jest dostępna. Jest w takich Dedalusach i takich innych rzeczy. Chyba tak właśnie. To jest książka o czarodziejach i czarownikach i o walce dobra ze złem. Tylko to jest zupełnie... Bardzo ciekawa to jest seria i oryginalna moim zdaniem. Niewiele osób chyba to czytało tak naprawdę w Polsce. Chyba tak. Nie wszyscy te serie lubią z tego względu, że to jest napisane dość specyficznym językiem. A mnie zaciekawiłeś. Nawet się pożyczyć. A ja mam pierwszy tom gdzieś. Pierwszy tom? Chyba. Pierwszy tom jest najgorszy. Drugi, trzeci są złotem. Trzeci w ogóle rozwalił mnie emocjonalnie. A to dziwne, bo zazwyczaj drugi jest najgorszy, nie? No w sumie tak, a drugi jest świetny. Jest tam bardzo brutalne, dużo brutalnych scen. Więc jak na młodzieżówkę jest naprawdę niespotykane. Polecam. Jestem zaciekawiona, czy tu jest otwarte okno? Tak, ale nie zamkniemy go, bo się udusimy, a nawet jak zamknę, to i tak będziesz słyszała panów robotników. Dobrze, serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy sąsiadów tak. Karo. Pytanie numer 3. Trójkąt miłosny, w którym główny bohater, bohaterka według ciebie wybrała złą osobę lub literacka para, której nie lubisz? Wiem, co powie wiem, co powie Pita. Wiem, co powie Ula zaraz. A ja nie wiem, czy... Ja mam problem z trójkątem miłosnym, bo ja chyba... Nie mam takich książek. W sensie ja nie kojarzę kiedy... A nie no, w sumie wiem kiedy był trójkąt miłosny, ale ja tam się bardzo cieszyłam jakby z rozwiązania całej sytuacji. Nie wiem czy ty wiesz o czym mówię specjalnie, nie patrzeć na tą książkę. Ja chyba wiem o tym. Taka razem czytaliśmy niedawno sobie fajna książka z płaską pomarańczą. Tak wiem. No, ale... Jezus wiem. Tajemnice, ja też mam. Ale to było zupełnie coś innego. To był najlepszy, najlepiej zrobiony trójkąt miłosny. Ale mówimy o najgorszym! To był najlepszy trójkąt ever. Tak dobrze, dobrze zrobiony tak. Trójkąt. Tam nie widziałem dawno. Jak kibicowałem, jak tam, żeby oni byli we trójkę tak. Ej, ja też miałem takie myśli. Ja mówię, błagam, będziecie tacy fajni. Po prostu tam. Sorry. O Boże. Kiedy nie wyszedł, to... Ale powiedzcie mi później o co chodzi. Tak. Ale... Jezu, może ci powiemy. Tak, to jest to. Bo nie chcę ci spoilerować. No dobrze, ale powiedz, jaką ja powiem. Ale najgorszy.
Najgorszy. Najgorsza para książkowa. No, Harry i Ginny? What the fuck? Ja w sumie nie miałem taki żaden stosunek dla nich. Po prostu byli. Tak, a twoja najgorsza para? Oprócz mnie i Karol. Julia i Warner. Nie lubię ich po prostu. Ja też nie lubię. A ja mam w ogóle, ja mam takie, oczywiście Katniss i Pita, ale w sumie później stwierdziłam, że on jest beznadziejny, ona jest beznadziejna, więc pasują z tej swojej beznadziejności. A teraz mam jeszcze lepszą. Mal i Alinę. Tak. Mal to w ogóle jest jedna z najbardziej takich niepotrzebnych postaci ever w książkach. Jakie są? Względu, żeby takie obojętne. Tak, on w ogóle to jest taka ciepła krucha, która jest po to tam, żeby być i żeby tylko był ktoś, kto... Kto jest, no więc... Więc nie lubimy Mala i Aliny. Prawda? Prawda. Czytałaś nie. Nie, ale potwierdzam. Popularny gatunek literacki, po który rzadko sięgasz? Erotyki. Ale co nie? To raczej nie dla mnie. Po prostu jakoś tak. No. Powiedz coś jeszcze oryginalnego, a nie zgapiasz od kolegi. O Boże, no to. Nie czytam też książek historycznych takich. Hardon. Ale Hardon jest historyczny. No... To jest taka, wiesz, no jednak powieść, tak? Tak. Ja nie czytam historii. Dzieje polskich królów. Na przykład. Ale czy to jest popularny gatunek? Ułożę u historycznego Marka. Ja tak lam, tak, po prostu ja. Uwielbiam. Historyczny Marek, kochamy cię. Pozdrawiamy. Nie wiem, kim jesteś, ale ja cię już... O, jak nie znasz historycznego Marka, on zna ciebie. Tak, historyczny Marek, Instagram, zajrzyjcie koniecznie. Tak, i popularne, no to oprócz tego, no to u mnie generalnie książki sensacyjne, kryminały, thrillery. Są wyjątki. Jest jedna taka książka, która jest tutaj nad Łukaszem, Zawierzyliśmy jak nikt pod kluczem. Jeden z naprawdę nielicznych kilku kryminałów, które czytałam, które... Tak. To nie jest filmik sponsorowany. Nie chcę tylko powiedzieć. Że naprawdę to mi się bardzo podobało, ale zazwyczaj no nie czytam takich książek. Kiedyś bym powiedziała, że nie czytam romansów, ale teraz coraz bardziej mi przestaje przeszkadzać. Bo zabrakło ci miłości, Krzysiu, pozdrawiamy cię. Dziękuję, Ula. A ja powiem, że horrory, chociaż ostatnio mam takie coś, że ciągnie mnie to. Gatunku. I ja nie wiem, czy po prostu to jest już menopauza? Myślę, że tak. No, ale horrory coś. I historycznych takich typowo też nie czytam. Przeczytaj, może z tym skończyć. Polecam. To takie poprzekreślane. Tak. I'm thinking of ending things. Tak chyba zrobię. Ale będę się bała, bo ja nie mogę aż takich książek, że nie będę mogła iść spać, bo później się boję zasnąć, a teraz mieszkam sama i nie będę miała do kogo się przytulić. To nie jest taki horror. Po prostu ta książka jest dzimna, ale no, mi się bardzo podobała. Ona dzieli czytelników też, uprzedzam. To taką dziwną i moim patronatem właśnie. Tak, tylko ta książka to nie jest taki horror w 100%, to jest taki horror, sensacja połączona z obyczajowym wątkiem i trochę paranormalnym, no to jest Chata na krańcu świata. Właśnie my też i tam ja jest, to chcę przeczytać. Tam jest tak dziwnie. Tam jest tak dziwnie. Widziałem po angielsku tę książkę i bardzo chcę to przeczytać od tamtej pory i no, masz patronat, więc w końcu zrobię. Czytajcie Pielgrzyma. Musiało być. Popularny bądź uwielbiany bohater, którego ty nie lubisz. Kas z szóstki wron. Dlaczego? Bo ja nie widzę, mam wrażenie, w Kazie tego, co widzą w nim wszyscy. Nie lubisz takiej brutali. Trochę tak. On masz ile ma tam lat? 16, 18? No tak. Nie wiem. I dla mnie to trochę było nieautentyczne jednak. Może trochę. Taki, no, nie wiem, no może się mylę oczywiście. Tacy ludzie istnieją i się zdarzają. Tak mógł być. No. Ponadprzeciętnie inteligentny. Ponadprzeciętny! Uuuu! Żart wewnętrzny. Tak. Ci co wiedzą, niech napiszą. Ponadprzeciętny. Ale dla mnie Kaz był trochę nieautentyczny też. I nie wiem, jakby... nie zapałam do niego miłością. Ja tak samo jakby... Ja... Nawet jakby był dla mnie autentyczny, rozumiem, ciężka historia, no przesrany miał chłopak, ale ja mu nie kibicowałam, ja nie miałam takiego ułamku sympatii do niego i ani jakieś relacje romantyczne, które on miał czy nie miał, to ja miałam takie Kim Matias, jestem odosobniona w swojej opinii. Nie, jako Matias. Naprawdę? Ja też go uwielbiam. No, uwielbiam. Dobrze. Jest najlepszy. Tak, a jeszcze gdzieś masz Łukasz? Myślę. To ja powiem, że ja nie lubię Katniss. O tym wszyscy wiedzą. Ponieważ jej wewnętrzne monologi wszczycie. Ale słuchajcie, ja ostatnio miałam rozkminę, bo ja tą książkę czytałam naście lat temu i się zastanawiam, jakbym teraz ją odebrała, ale mi się tak nie chce teraz tego czytać, bo
Ta książka nie jest ciebie warta. Nie, żartuję, że ty sobie żartujesz. Ja wiem, że sobie żartujesz, ale ja tak się nie patrzę, bo ci to wyszło. To jest... Jakby ja mam do Katniss takie uczucia, że jakby ma monologi i ja to rozumiem, bo ma 16-18 lat, jest w państwie, w którym ma przesrane. Jest, jak nie widzę tej książki, muszę ją wyjąć. Dobra, to zaraz powiesz, tylko powiem. Ale jakby to jest dla mnie wiarygodne, że ona się zastanawia i ona analizuje i ona myśli. I może to nie jest coś, o czym ty chcesz czytać, kiedy czytasz na przykład o igrzyskach, dlatego na przykład ludzie nie lubią trzeciej części. Dla mnie trzecia część obiektywnie jest najlepsza. Nie, ja znam właśnie większość tak, że ludzie lubią trzecią część. Nie, to ja słyszałam opinię, że najsłabsza, nic tam się nie dzieje, a ja mam takie... Wiesz, ja jestem człowiekiem bardziej czynu niż tego, dlatego może to też wychodzi z mojej w takiej osobistej, z osobistego nastawienia, tak, osobistego i po prostu charakteru. Ale ja, tak jak mówię, ja tą książkę czytałam bardzo dawno temu i po prostu tego nie lubiłam bardzo mocno. A teraz Łukasz, podziel się. Może wyciągnąć książkę, to zaraz zrobimy jeszcze cięcie. Powiem, to co do igrzysk, to trzeci tam też jest moim najmniej ulubionym. Mm-hmm. Pierwszy, drugi bardzo lubię. Lubię zakończenie Kusogłosa, ale to jest mój najmniej ulubiony. To po prostu jakoś tak wyszło. Jakbym teraz to pewnie przeczytał, to byłoby inaczej, tak myślę. Ale chcę wam pokazać jedną książkę. Uważam, że ta książka jest głupia. Uważam, że ta książka nigdy nie powinna zostać wydana. Uważam, że fabuła jest tak nielogiczna i w życiu nie czytałem tak po prostu bezsensownej książki. Zanalizowałem tę książkę, mam egzemplarz, gdzie są wszędzie przypiski, notatki, rysunki i po prostu nie wierzyłem w to, co czytam, bo to jest absurdalne, po prostu absurdalne. Romans jest żaden, uważam, że ta książka jest po prostu wkurzony zła. Łukasz tego nie zauważył. Ja uwielbiam Łukasza takiego. A powiedz mi, bo nie wyszedł drugi tom, to nie wiem, to na szczęście. A o czym jest ta książka w ogóle? Nie wiem. Nie, żartuję. Ta książka jest o lasce, o dziewczynie, która zostaje wydana za sułtana jakiegoś, nie pamiętam, czy to lata taki, temu. Wiesz. 4 lata temu chyba. I nadal moja nienawiść płonie we mnie. I jestem gniewny i świt nadal. O Boże. Nie nastał! Nie zmienił się w mrok. Zmrok. Zmrok. I nie pamiętam szczegółów wszystkich, na szczęście. Bo chciałeś zapomnieć. Chciałem po prostu skończyć to i zapomnieć i rzucić w kąt i nigdy więcej do tego nie wracać. Ale tak bezsensowne książki nie czytałem. Uważam, że inna książka tej autorki, The Beautiful, którą ty masz tam, jest znacznie lepsza, bo też czytałem i mi się podobała. Przecież powiedziałeś, że tak średnio. Nie jest najgorsza, po prostu jest taka spoko do poczytania, nie jest wybitna, ale jest znacznie lepsza niż Gniew Świt. Dobra, kolejne. Popularny autor, do którego nie jesteś przekonany. Czy ja mogę to powiedzieć? J.K. Rowling? No, jakby ja bardzo szanuję za stworzenie życia i możliwości ucieczki dla wielu osób. I to jakby, to nie ma wątpliwości, że ona po prostu, jej dzieło, nie ona sama, to co ona stworzyła, to jest rzecz wybitna, to jest rzecz niepodrabialna, to jest rzecz oryginalna. I ta książka, jestem w stanie jakby uwierzyć, że wielu osobom rzeczywiście zbawiła życie. Tak dosłownie, nie nawet w przenośni. Zmieniła los świata tak naprawdę. Tak. I nie mogę po prostu uwierzyć w to, że w książce, w której jakby jest walka ze złem i walka o dobro i w ogóle, że wszyscy jesteśmy fajni, no ja potem wypisuje takie rzeczy. Ja po prostu tego tak bardzo nie szanuję, że mi się jest niedobrze po prostu. Nie powiem tego, co miałam powiedzieć, bo nie jestem na swoim kanale. Jakbym była tam powiedziała, że chcę mi się wymiotować, bo po prostu zawiodła bardzo dużo osób, które są jej wielkimi fanami, a których cała sprawa dotyczyła, czyli osób transpłciowych. I no, ja chcę po prostu jej książki sprzedać. Ja nie chcę tego czytać. Mi wystarczą filmy i tyle. Po prostu. O, kurwa, ja mam sentyment jakiś do filmów głównie. Książki lubię i raczej ich nie sprzedam. Mhm. Będą gdzieś tam, ale ja oddzielam właśnie dzieło od autorki. I traktuję to właśnie jako dwa osobne byty. Zresztą J.K. Rowling po opublikowaniu wydaniu wszystkich książek też zaczęła robić jakieś takie dziwne rzeczy, typu dopowiadanie jakichś rzeczy, których tak naprawdę nie było w książce. Tak. Albo mówienie, że no ci powinni być razem i tak dalej, albo ci nie powinni być razem, nie wiem czemu to zrobiłam, czemu tak napisałam. Takie tłumaczenie się trochę odebrało temu wszystkiemu w moich oczach.
ale no tak jak mówię, oddzielam to dzieło od autorki. To ja się ci wetnę teraz, że tak, ja rozumiem oddzielanie dzieła od autorki, dlatego dzieło jest super, tak. Autorka nie jest super. Tylko jak ty kupujesz dzieło, to leci do autorki, która nie jest prawda. Super. Jest więc prawda. Tak. Też no. Cały czas jestem taki rozdarty, bo właśnie no jednak autor jest powiązany z dziełem. I ja też nie szanuję tego, co robi nadal J.K. Rowling, bo to co zrobił ostatnio w związku z tym, co Stephen King opublikował, nie wiem czy wiesz. To ci powiem potem, ale po prostu drama! Drama się dzieje cały czas, drama trwa. No J.K. Rowling musi sobie cały czas marketing robić sama, tylko że w złym kierunku ten marketing idzie. Ludzie od PR-u pomyślcie cokolwiek o tym. Masz jakiegoś autora takiego? Którego nie lubię. Popularnego, którego nie lubisz. Oprócz Bardugo. Nie, ja lubię Bardugo. To znaczy, no, zależy jak ta książka, nie? Bo Ninth House polecam gorąco. A, to jest Heather Morris. O, kojarzę skąd. Tak, niestety ta książka jest zła, moim zdaniem. Jest źle napisana po prostu. I to mogło być zrobione lepiej, znacznie lepiej. Więc właśnie niestety, tatuaż jest z Auschwitz, nie polecam. Tyle mam do dodania. Tak. To teraz ja powiem to, co powiedziałam dawno temu. Już skończyły pieski? Już? Tak. Powiem może dwa nazwiska, albo no dwa. Głównie to jest John Green, którego czytałam trzy książki, ale który mi w ogóle nie wszedł, jakby to jakkolwiek to zabrzmiało. Chodzi o to, że no, nie poczułam tam nic wyjątkowego. Rozumiem, że porusza trudny temat, ale na przykład 19 jazyk kartrzeń dla mnie to jest pomyłka. Ja nie wiem, czy ja czytałam. Dla mnie ta książka, tam są błędy matematyczne, przynajmniej w polskiej wersji tej, którą ja miałam. Później może są już poprawione, ale w tej, co miałam, były błędy, bo sama rozwiązywałam aż te równania z ciekawości. No dla mnie nudna była, bez polotu i w ogóle, tak samo jak wszystkie inne. I ja jeszcze nie przypadam za tą od dzieci krzykłości, nie? No ale to nie chcę coś mówić, że nie lubię autorki, bo przeczytałam jej tylko jedną książkę, więc nie mogę powiedzieć, że jej tak naprawdę nie lubię. Ale Johna Greena przeczytałam trzy książki i mogę się już trochę wypowiedzieć o jego po prostu twórczości, bo przeczytałam więcej niż jedną pozycję. Pytanie numer 7. Popularny wątek, motyw, którego masz już dosyć. Przyjęto zamówienie do realizacji Epic. To ja wiem i ja powiem. I was nie zaskoczę, bo już to słyszeliście. Że to jest motyw dziewczyny, która nagle staje się zbawicielką świata, a nigdy wcześniej o tym nie wiedziała. I nagle w ciągu sekundy wie, co ma robić i wie, jak się zachowywać i wie, jak wykorzystywać swoją magię. Tak, kropka. Też nie lubię tego wątku. Kropka. Ja się zastanawiam wciąż. Ja bardzo nie lubię trójkątów, tak, ale w takim sensie, że jeden jest tym dobrym, bogatym i w ogóle, a drugi, trzeci jest mroczny, tajemniczy, drapieżny, niebezpieczny. Właśnie, ja nie lubię motywu bad boya. Zupełnie mnie znaczy, nie ciągnie w ogóle. Jeżeli ma dobre wytłumaczenie, to może spoko, ale musi mieć naprawdę dobrą podstawę. Ale wiesz, jeżeli cały czas jest to samo, wiesz, to jest zawsze takie ciężka przyszłość. Przeszłość. Ojciec, no, tak. Przyszłość może. Ojciec mnie zostawił i jakby dlatego mam prawo, żeby krzywdzić innych i nie ponosić żadnych konsekwencji. Nie, to tak nie działa. I no to jest taki. Ja nie lubię po prostu czytać o takich bohaterach, bo ja nie lubię takich ludzi. To nie uważasz, że jestem mroczny i drapieżny? A wiesz co? No, Łukasz na siebie wyśmiał. Ale to Łukasz jest cały na czarno. Ty jesteś dzisiaj mroczny. Ja wiesz, zawsze jestem mroczny. Bo ja jestem mrocznym jednorożcem przecież. Mroczny jednorożec. Tak. To jakie jeszcze macie wątki? No, ja w sumie to coś. Myślę, na co się wkurzałem ostatnio. Na źle napisaną książkę. No to fakt. Znaczy jak ktoś dobrze pisze i nawet użyje wątku, który średnio mi się podoba, ale zrobi to w jakiś fajny sposób i dobrze to wszystko zaplanuje, to i tak mi się ta książka będzie podobała. To nie jest tak, że jak my słyszymy, że w książce jest taki wątek, to od razu tego nie czytamy. Po prostu musi to być zrobione z fantazją, bo tego do tej pory było za dużo. Bo oczywiście mogę powiedzieć trójkąt miłosny albo coś. Ale to zależy właśnie od tego, ale bo przed chwilą się podniecaliście jednym trójkątem. No tak, bo zależy jak to jest zrobione po prostu. Czy jest jakiś taki uklepany motyw, którego ja nie lubię? Nie lubię motywu fairies i elfów, bo jest tego bardzo dużo. Tak. I trochę jestem zmęczony właśnie poruszaniem w książkach fantastycznych. Jak zwykle. Nie przejmujcie się tym. Trochę się zmęczyłem tym, że w książkach fantastycznych, YA, nie tylko YA, ciągle to wraca. Ja rozumiem, że czerpanie z motywów celtyckich i tak dalej, irlandzkich. Dlaczego nie fajna rzecz, ale jednak za dużo tylko ostatnio.
Dlaczego nikt nie zrobił na przykład o jakiś Golluma albo Goblina książki? Może nie, no było. Popularna pieśniarka też. Możesz napisać. Ja już mam pomysł na swoją książkę, tylko nie potrafię pisać dialogów. Jeżeli ktoś z was potrafi, to ja bardzo chętnie. Napisz dialog. Napisz to by było dobre. Na przykład jako list. Tak. Wszystko się obejrzło. Podanie numer 8. Popularna seria, której nie chcesz przeczytać. Okej, okay, no to. Nie powiem to, co myślisz. Zrób to. Tak. Nie chcę czytać Sary J. Maas, żadnej już jej książki. A ja czytałam tylko Dwory, dwie części i nie ciągniem dalej. Nie chcę czytać też Claire, bo tego jest za dużo i ja po prostu ja nie mam tyle czasu, żeby poświęcić go jednej autorce, żeby dojść do serii, która nigdy się nie skończy. Nie chcę, kiedyś jak nagrywałam to, to mówiłam chyba o Porwanej pieśniarce, bo wtedy to było takie bardzo popularne, ale nie. Nie chcę skończyć Królowej niczego, bo Ania mi tak skutecznie ją obrzydziła, że nie chcę. A też nie byłam aż taką wielką fanką Okrutnego Księcia i Królowej niczego i Złego Króla, żeby... Okrutny Książę i Zły Król i potem jest Królowa niczego, żeby musieć to przeczytać. Jakie są jeszcze popularne serie? Harry Potter. No to już powiedziałam, że o tym nie będę mówić. Zwiedowcy też raczej nigdy nie sięgnę. Mm-hmm. Nie sięgnę też po Okrutnego Księcia. Bo ja nigdy nie miałem chęci sięgnięcia po te książki. Nadal nie mam. Co jest jeszcze? Ja jeszcze przeczytałam pierwszą tom Czerwonej Królowej, ale nie chcę dokończyć nie tej serii. Nie czytałam dwa tomy i nie skończę tej serii. Ja też nie chcę tego dokończyć. Nie ciągnie mnie też do tej serii. Ja Diablicę, ja Anielicę, ja potem Pioma. No to... Jakoś tak mnie ciągnie. A jeszcze do książkę, tego. Którą hejtuję, też Klany Miedź, bo nie znoszę tej książki. Czyli drugi tam Czerwonej Królowej. Bardzo nie lubię. Ja jeszcze myślę nad jedną rzeczą, tylko oczywiście nie wiem jaką, bo coś mnie tam. Aha, ja się biję z myślami co do Marzyciela. Nie czytałem. O właśnie. Nawet nie mam ochoty na razie, chociaż może kiedyś. Ja nigdy nie miałam ochoty, jak, jak był taki mega hype, tak jakby stwierdziłam, że nie chcę w sumie. Potem. Ja wiem co. To jakby ucichło i stwierdziłam, a może jednak, bo są takie bardzo dobre opinie, ale teraz to stoi od 2 lat i stoi i nie zapowiada się na zmianę. Mnie w ogóle nie ciągnie do mojej Lady Jane, czyli jak to się tam nazywa, mm-hmm. i do tej serii Podróżniczka jest jeszcze jakaś druga. Tak, Pasażerka, Podróżniczka, coś takiego. Tak, coś takiego. Ja czytałam nie moją Lady Jane, tylko moją Jane Eyre, chyba tak to się nazywało. Tak, i to naprawdę było spoko. I to jest seria, ona się nazywa Janeys po angielsku zawsze. I to jest naprawdę też duży hit za granicą. Jest, tylko w Polsce nie wiem. Nie wyszło, nie pyknęło. Nie no, Ule, ja pamiętam jak chodziłam na Instagram. To moja Lady Jane miała tak epicką promocję i naprawdę to było super zrobione wszystko. Jeszcze mam jakieś serie, na pewno mam jeszcze jakieś serie, tylko nie pamiętamy, bo jak mówiłam, robimy to na YOLO i jesteśmy tutaj, jak widzicie, świeży i zobaczcie jak szybko możemy, umiemy myśleć, żeby wymyślić książki. Oprócz tego, że Karo cały czas zagląda do biblioteczki, a ja z Łukaszem mam trudniej, bo nie mamy za sobą mojej biblioteczki albo stosów Łukasza. Ja w sumie jedną rzecz jeszcze powiem, że jest mi bardzo szkoda, że Shannon tak zwleka z mi też, czasem nie pamiętam, bo jakby nic. Z każdym dniem coraz mniej mi się to chce czytać. Ja mam taki problem z Shannon, że ja czytałam czas z nich chyba 2 dni po premierze, od razu to zamówiłam. I ja tej książki już kompletnie nie pamiętam. Wiem, że lubiłam Naczelnika. I to jest to, co pamiętam. I ja stwierdziłam, że poczekam co najmniej na 5 tomów. I później po prostu przeczytam to jeszcze ja raz. Ja lubię Page. No ja też lubię Page, ale wiesz, po prostu to było tak dawno temu, że ja już nie pamiętam o czymś to skończyło, a wydaje mi się, że to jest dość kluczowe, żeby kontynuować. Ja też pamiętam, ja że... Ja pamiętam drugi tom, trzeciego w ogóle. Ja nie czytałam jeszcze trzy. Ja nie wiem, co tam się działo. Pierwszy bardzo dobrze pamiętam, bo ja uwielbiam Naczelnika, ja uwielbiam tą zakończenie relację. Zakończenie drugiego tomu jest super. Nie wiem, co tam się dzieje. Czy taki ten? Dużo rzeczy. No właśnie, tak, okej. Okay. I jakoś nie wiem. Bo ja czytałam w sensie wszystkie trzy tomy pod rząd. Bo wtedy właśnie wychodziła trzecia część. A nie, to ja czytałam po kolei. I ja pamiętam, że ja kupiłam pierwszy tom i mówię, jak się odpaliłam po prostu wrotki do Empiku, to przeczytałam po prostu jedno po drugim, po trzecim. No, okej, okay, już nie dobra, mówię. Dobra, pytanie. Pytanie, ty też byłaś na spotkaniu? Nie, ja też byłam jeszcze dawno temu, przy pierwszym spotkaniu z Shannon. Na Pyrkonie. W Poznaniu. Ja też byłam. Ja tam byłam no-name'em jeszcze. Ja cały czas jestem no-name'em, ale no, pytanie numer 9. Mówi się, że książka jest zawsze lepsza od filmu.
Ale który film lub serial podobał Ci się bardziej od książki? Nie powiem o Harry Potterze, bo już zmęczyłam bułę strasznie i tak, tak mnie nienawidzicie. Tak, bądź oryginalna, wymyśl coś nowego. Ja powiem Igrzyska Śmierci! Ja też bardzo lubię filmy. Ja też. I Piąta fala moim zdaniem była lepsza od... Wiem! Piąta fala, nie znoszę tej książki. Ale Więzień Labiryntu. Film. Film jest świetny. Jest świetny. Książki nie mogłam czytać. W książkach tak mi się nie podoba, bo to jest chyba kwestia przetłumaczenia tych nazw własnych różnych. Też. Ja tak czytam i mówię... Ile ja mam lat? 10? Mówię nie, jakby ja tego nie mogłam zupełnie przeżyć, a fabularnie to jest super. No głównie pierwsza część jest super, ale tak. Znaczy powiem tak, ogólnie mi się film nie podobał. Bardzo mi się film podobał, ale nie Tomas mi się podobał. powiem wam, że ja mam taki problem, że bardzo zmienili w ogóle fabułę. Bardzo zmienili fabułę w porównaniu do książki. W ogóle trzecia część to... Znaczy, nie wiadomo. No. Ja nie w ogóle ta seria jest strasznie zakończona moim zdaniem. W ogóle mi się nie podoba zakończenie. Naprawdę jest słabe. Ale w sumie ja nie oglądam tak dużo ekranizacji. Ja też nie. Jeżeli mam być szczera. Podobały mi się naprawdę bardzo filmy na podstawie książek Nicholasa Sparksa. Ostatnia piosenka była fajna. Bardzo tak, mi się podobała. Smiley! Tak, Smiley. Wiesz co jeszcze mi się podobało? Nie. Przygody wynujących jeansów, film. Stowarzyszenie, tak. No wiem, to było fajne. Nie znam tego, wiem co to, ale nie oglądałem. No, więc ja to bardzo, bardzo lubię dziewczęskie. Zakon Feniksa film, a książki nie. Wiem, to jest dziwne. Jestem znaczy wiesz, ja nie lubię końcówki Zakonu Feniksa, bo to jest najgorsze zakończenie książek ever. Ale bardzo lubię film, a książka mi się dłużyła. Ona jest najdłuższą w serii i film mi się bardziej podobał niż książka. Nie mogę się opowiadać o Harrym Potterze, bo... Może! Znaczy nie, bo ja kocham Harry'ego Pottera i nie mam co się wypowiedzieć. Że się boję, że zaraz nie, się... Nie, nie, ja bym się nigdy nie bała. Nie, ja mam przesrane, bo jestem otoczona po prostu tobą, gdzie kochasz Harry'ego. Olą, która kocha Harry'ego i po prostu za każdym razem mi wypomina, że ja nie żywię miłość. Znaczy wiesz, ja cię nie wypominam, ja cię wypominam tylko, że nie przeczytałaś Pielgrzyma, a Zgretka też nie lubię. Dziękuję. No, tak jest. A ty lubisz Zgretkę? Ale kochasz go? Ola, mamy trójkąt niemiłosny. Ola powiedziała, bo ja kiedyś powiedziałam, że nienawidzę Zgretka. To było rok temu i non stop mi o tym mówię. Bo ja powiedziałam, że nienawidzę Zgretka i cieszę się, że umarł. Spoiler. I ona miała takie ty morderca, ty okropna po prostu osoba. My też on, nie wiem. Śmierciożerca. Tak. Znaczy wiem o co chodzi, że w ogóle wiem jaki był kontekst tej postaci w ogóle, ale nie lubię jakoś go tak. Dobra, idziemy dalej. Czy mamy jeszcze? Nie. Myślałam, koniec. Chyba tak. Tak, bo jestem zdziwiona. A jakie książki najbardziej nie lubicie? Nie jest tak, że ja pałam nienawiścią do jakiejś książki. A nie, to ja mam taką... To jest powieść graficzna, do której ja pałam naprawdę nienawiścią pewnego lata, bo po pierwsze ja byłam mega nastawiona na to bardzo pozytywnie i jakby ja nie wiem co to miało być, a wyszło po prostu bardzo słabo. Czego ja jeszcze nie lubię? Zawiodła mnie sztuka kobiecości, bo jest stereotypowa i obrzydliwa, jeśli chodzi o takie rzeczy. Zawiodło mnie to, co czytałam na początku tego roku, czyli... Dark and Deep is Red, tak. Tak, chyba tak. Tak, tak, to jest to, więc to... A z poprzednich lat nie pamiętam, bo ja szybko wyrzucam po prostu z pamięci takie rzeczy. No to taka u mnie nie, taka, że, tak, że nie lubię, to jest właśnie... Srebrny Łabędź w sumie tak bardzo nie lubię, bo po prostu dla mnie tam nie ma żadnych wartości i nie rozumiem o co chodzi z tą książką. I Mister! Złe wspomnienia z Piątą falą. Piąta fala była ogromnym rozczarowaniem dla mnie. Czy jak to czytałam, to było takie spoko, 3/5, ale teraz pewnie jakbym przeczytała, to było... To było naprawdę, ja się nastawiłem na coś super i może to właśnie z tego wynikało, bo okładka mi obiecała coś super, a było mi... Niedobrze czytałem tę książkę. O, super. Jakoś tak po prostu, nie wiem, oczekiwałam zbyt dużo. To teraz jeszcze ja zadam pytanie. Ile tytułów chcecie? Najbardziej niedoceniane książki. Pielgrzym. Ula. Piękno, które pozostanie. No to podkradłeś mi. Tak, to ja powiem od siebie, że książki Naomi Nowik. Na przykład, jeszcze nie czytałam. Moc srebra, ale polska wersja jest jeszcze wybrana i to jest książka Uprooted. Tak jakoś.
I ona naprawdę jest super. A Ula nie wie, co jest niedoceniane. Znaczy, w jakimś stopniu kobieta ze szkła, moim zdaniem. Player One na pewno. Moim zdaniem to, co zostawiła, jest niedoceniane. Tak. Bo to jest świetna książka. Łukasz nie czytał pewnie, ale Łukasz przeczyta po tym filmie. To jest, ja po prostu, no, musisz przeczytać. Czy to jest thriller? Nie. Obyczajowy. A to jak to się dzieje z dwóch perspektyw i masz szpital psychiatryczny, to ci ma wystarczyć. To chyba było na tyle, nie? Tak. Dziękuję wam bardzo, że gościcie na moim kanale. Dziękuję bardzo za to, że my gościmy na tej biblioteczce. Zapraszam was oczywiście na kanał Łukasza i Karo. Życzymy wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Dajcie znać na dole, co wasze odpowiedzi do tego tagu. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Że subujcie Ulę w Ule i super. Tak. Ojej. Suba zostawcie łapkę w górę. I na Instagramu i też tak. Podnieść. Dziękuję bardzo. No wasze też oczywiście. Buziaczki, pa pa. Pa!